Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat dość kontrowersyjnego budynku, który jest właśnie budowany w Warszawie. Mowa o przyszłym Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który zdaniem wielu internautów i mediów szpeci centrum Warszawy. Przechodnie często porównują budynek ten do wielkiego białego klocka czy pudełka na buty. Dzisiaj postaram się Państwu przybliżyć ten temat. Mam nadzieję też, że materiał Ci się spodoba i wynagrodzisz go łapką w górę oraz subskrypcją kanału. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na stronie propertydesign.pl pod tytułem Fotorelacja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w budowie. Budynek wywołuje dyskusję. Autorstwa pani Anny Liszki oraz informacje na stronie urbanity.pl w zakładce Warszawa Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstaje w centrum Warszawy, na placu Defilad. Jego budowa rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku. Muzeum ma zostać otwarte już w 2024 roku. Ale budynek od początku budził liczne kontrowersje. Za projekt muzeum odpowiada nowojorska firma architektoniczna Thomas Piffer & Partners we współpracy z pracownią APA Wojciechowski. Za realizację prac budowlanych odpowiada firma Warbud. Architekci przekonują, że wygląd budynku jest przemyślany i pasujący do ówczesnych ulic Warszawy. Wielu to jednak nie przekonuje, jak czytamy na stronie propertydesign.pl. Zdaniem internautów, nowy budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej to nowoczesny potworek, który przesłania widok na Pałac Kultury i Nauki. Inny z komentarzy mówi: nie, to nie kontener na budowie, to Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Inne głosy krytyczne dotyczące nowego budynku, przywoływane w Tygodniku Powszechnym przez Pawła Brawo, zarzucają mu nadmierną prostotę, niewłaściwy, zbyt lichy materiał oraz brak dialogu z Pałacem Kultury, podał nie tak dawno PAP. Niektórzy mają dużo łagodniejsze zdanie o muzeum i bronią projektu, jak czytamy w źródle. Muzeum stawia czoła Pałacu Kultury i Nauki, ale jest od niego odmienne. Horyzontalne, otoczone pod cieniami i otwarte na otaczającą je przestrzeń. Muzeum nie jest drażniącą architektoniczną ikoną, ale harmonijnie wpisuje się w jedną z głównych ulic Warszawy. Pisał Tomasz Fudula, historyk sztuki, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, współautor festiwalu Warszawa w budowie. Co znajdziemy w budynku Sztuki Nowoczesnej w Warszawie? Jak dowiadujemy się na stronie Property Design. Czteropiętrowy budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie mieć w sumie około 20 tysięcy metrów kwadratowych. Główne galerie zaplanowano na pierwszym i drugim piętrze. Oprócz przestrzeni wystawowych o powierzchni ponad 4,5 tysiąca metrów kwadratowych pomieści m.in. kino, audytorium, sale edukacyjne, pracownie konserwatorskie, kawiarnie. W muzeum będzie działać także studio nagrań. Będzie to rekonstrukcja historycznego studia eksperymentalnego polskiego radia zaprojektowanego przez Oskara Hansena. Według moich własnych odczuć budynek nie pasuje do centrum Warszawy i szpeci ten rejon stolicy Polski. Od ulicy Marszałkowskiej w pobliżu metra Świętokrzyska zasłania widok na Pałac Kultury i Nauki oraz na panoramę wieżowców stolicy. Jego biały kolor i niczym niewyróżniająca się kwadratowa struktura wprowadza w stan depresyjny i w żaden sposób nie zachęca do odwiedzin tego miejsca w przyszłości. Jeżeli taki budynek ma stanowić symbol sztuki nowoczesnej, to coś niewątpliwie poszło nie tak. Jestem ciekawy też Waszej opinii na ten temat. Proszę o wyrażenie jej w komentarzu. Każdą bardzo chętnie przeczytam. Pozdrawiam i do usłyszenia.